Hejo, hejo, witam się z wami ponownie. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam was, ten sweterek już na pewno widziałyście na Instastory. Ja z moimi trochę kocimi ruchami, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj będę ruszać się nieco wolniej. To ze względu na mój upadek, także jeszcze jestem potuczona, więc mi to wybaczcie, jak nie będą moje ruchy takie płynne. Ale chcę wam pokazać dzisiaj, możecie się już domyślić, tak. Przyszły do mnie rzeczy, słuchajcie, z Shein, rzeczy, które zamawiałam pod kątem jesieni. Chciałam, żeby teraz kolejny haul był taki typowo jesienny, skupiałam się nie na całym ogóle jakby całej odzieży, tylko na swetrach. Czyli tylko same góry zamawiałam, plus trzy rzeczy Oliwia sobie zamówiła, więc też wam się w nich pokażę. One nie będą już takie jesienne, po prostu Oliwka dopiero sobie zaczyna swoją przygodę, korzystając z moich przywilejów, mogę sobie na to pozwolić, żeby sobie wybrać trzy rzeczy i pokazać wam też opcje dla nastolatków. Ten sweter po prostu kocham za kolor. Za tą plecionkę, jest świetna. Tu tylko bym zmieniła rękaw. Zrobiłabym go po prostu, nie wiem dlaczego on jest taki szeroki. Nie ułatwia to na pewno czynności takich domowych, bo na przykład nawet mycie naczyń musiałam po prostu ściągnąć sobie ten sweter, bo nawet takie pociągnięcie nic to nie daje, bo on jest bardzo luźny. Ale z racji tego, że już wam się pokazuję w swetrze, możecie się domyślać, jest to unboxing z Shein i będą to rzeczy tylko i wyłącznie na jesień, czyli moja paczka jesienna, moja opcja swetrów na jesień, jakie ja wybrałam, na jakie ja się zdecydowałam. Zobaczymy. Jak na razie wyjęłam sobie wczoraj, bo było mi bardzo zimno i chciałam tak, no strasznie byłam ciekawa, po prostu ciekawa, że wiem, że pierwszy stopień to piekło, ale musiałam po prostu otworzyć paczkę. Oliwia też chciała otworzyć i zobaczyć sobie, bo jak ja byłam w pracy, to ta paczka przyszła, także pozwoliłam jej sobie zajrzeć, bo i tak wiedziałam, że to zrobi, więc po co mam się denerwować. Wyjęłam tylko właśnie ten fiolet, bo on leżał na samej górze, no i po prostu urzekł mnie tak, że wczoraj już, od wczoraj go noszę. Także jest to mój jeden z ulubionych swetrów i myślę, że to jest taki świetny narzutkowy sweterek, opcja sweterka właśnie na jesień. W nim na razie będę siedziała, pokażę wam całą resztę, a dopiero potem pokażę wam, jak one wyglądają na mnie. A do tego dorzucę potem końcówkę, gdzie Oliwia wskoczy w swoje rzeczy i wam to dogram i złączę razem. Także, pierwszy sweterek, no to jest ten. Jest to nic innego jak po prostu kardiganowy sweterek, czyli nigdzie on się nie zapina, on jest po prostu taki narzutkowy, luźny. Od razu wam mogę się w nim pokazać, dlatego że już go mam. Mam go dzisiaj akurat z białymi adidasami. Myślę, że białe adidasy będą pasować mi tutaj do wszystkich sweterków. Świetnie z tymi jeansami, cieplutko, milusińsko. Możemy go sobie jakoś fajnie, tak wiecie, na jedno ramię, możemy na oba, możemy się nim po prostu zapleść naokoło. Można sobie użyć tutaj nawet jakiś fajny pasek, jeżeli ktoś lubi. Myślę, że czarny pasek na wierzchu również będzie spoko, no ale mi się podoba po prostu w takiej luźnej opcji, a najbardziej to tak o. O, i tak właśnie lubię sweterki. Długość jest świetna, bo nie jest za długi. Ja nie lubię tych takich, wiecie, aż przed kolano, tak starałam się takich nie wybierać. No jest po prostu przepiękny, kolor ma taki lilak. To jest taki delikatny fiolet, plecionka jest bardzo ładna, taka zobaczcie, nie wiem jak się to mówi, taka warkoczowa, taki warkocz jakby tutaj był, takie plecione warkocze, ale z taką przerwą, czyli nie jest cały taki warkoczowy, ja nie wiem jak się to nazywa. Nie jestem żadną stylistką ani znawcą materiałów, także po prostu jest on tak dziargany. Jest on niezbyt gruby, ale też nie cienki. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Także to jest moja pierwsza opcja i w nim zostaję, bo po prostu jestem w nim zakochana. Lecimy dalej. Kolejny sweterek. Brałam chyba rozmiary, słuchajcie. Wydaje mi się, że uniwersalne, czyli M-ki. Zobaczymy. Kolejny sweterek. Postaram się też wam wklejać zdjęcia. Jak znajdę na mailu, to wam powklejam po każdej klatce zdjęcie, czyli jak one wyglądają na modelce, na stronie, a jak w rzeczywistości. Bardzo miękka jest ta wełenka, czyli cokolwiek to jest, ale bardzo miękkie są, więc fajnie, ja nie lubię gryzących swetrów. I mamy tutaj coś z
Takim półgolfem, golfem, ale z takim luźnym tutaj przy szyi. Ja nie lubię golfów, nie lubię jak coś mnie tutaj obciska, więc taki komin, myślę, że to fajna sprawa. Jest on w kolorze totalnie brązowym. Myślałam, że będzie nieco jaśniejszy. To znaczy, wydaje mi się, że na zdjęciu on był chyba troszeczkę jaśniejszy, bardziej w takie cappuccino, kawę. A on jest taki, no taki brązowy, ale bardziej ten brąz wpada mi. Nie wiem, w taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki trochę miedziany, rudy, nie wiem, ale też fajny. Także jest to kolejny mój sweter, również taki troszeczkę dłuższy, tak jak mówię, z kominem, ale mam nadzieję, że będzie on luźny przy szyi. Także najpierw Wam pokazuję, a potem zrobimy sobie try on haul. Nie są to grube takie swetry, wiecie, to nie są takie grube swetry, to są takie jesienne swetry, nie zimowe, bym powiedziała tak o. Także taki brązowy to jest moja kolejna opcja. Następny sweterek, również w rozmiarze chyba M, czekajcie, sprawdzę. Tak, w rozmiarze M, tych worków trochę będę miała. Coś podobnego do tego, o ile w ogóle to nie jest mniej więcej, nie, to nie jest to samo, myślałam, że to samo. Jest to taki sweterek, zobaczcie. Taki dziwny ma tutaj krój, że widzicie, to jest tak jakby na szyi i on później się tutaj Wam ułoży. Rozmiar M, włosy. Także w rozmiarze M również ta plecionka jest taka trochę warkoczowa, jak widzicie, trochę inny splot, ale już ma na przykład węższy rękaw i tego rękawu brakuje mi w tym fioletowym sweterku. Długość jest, myślę, że chyba krótsza niż ten fioletowy. Tak to wygląda, a kolor jest taki pudrowy, różowy. Więc za chwilę Wam wskoczę i pokażę. Myślę, że może tutaj sobie będę to kładła. Kolejny wybrałam sweterek, będzie ich 6. Kolejny też rozmiar M. Kolor szary. Myślę, że wszystkie kolory są fajne na jesień. Jeden tutaj z kolorów będzie taką wisienką na torcie, bo w nim pokładam największe nadzieje. On strasznie mi się spodobał na zdjęciu. Zobaczymy, czy mnie nie rozczaruje. Tutaj mamy, o, fajna długość. Taką opcję z takim dekoltem, że tutaj fajnie będzie ciało prześwitywało. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt tutaj mocno skrojone przy szyi. Szary. Długość myślę, że spokojnie do pasa. Rękaw fajnie, że wąski. I to kolejny raz mogę powiedzieć, że fajnie, że wąski, że nie jest taki szeroki jak w tym fioletowym. I tak on wygląda. Także ten już jest chyba taki, wiecie co, taki troszeczkę cieplejszy. Nie, taki inna jest ta, inne plecienie, czy nie wiem, jak się to tam nazywa, inny splot. Ale tutaj właśnie ze względu na ten dekolt go wzięłam. Także to jest kolejny ze sweterków. Następny, widzę już tą wisienkę, zostawimy ją na koniec. Kolejny, czyli 1, 2, 3, 4, to będzie piąty i ostatni Wam pokażę na końcu. I kolejny sweterek, również chyba w rozmiarze, czekajcie, w rozmiarze M, czyli wszystkie brałam M-ki. Myślę, że M-ki to są takie, wszystkie tu wypadają uniwersalnie, jak na razie. I to ma być sweterek, czekajcie, jakieś kartki. To ma być sweterek, zobaczcie, on wygląda jakby był podarty i on taki ma być. Widzicie? On ma takie podarcia zrobione, tak jakby był pozaciągany, ale on taki miał być. Nie pamiętam, jaka była opcja kolorystyczna. Wszystkie linki będziecie mieć oczywiście w opisie pod filmem. Znowu fajnie, że jest rękaw, nie jest za szeroki. Fajnie, że nie jest mocno wycięty tak za blisko przy szyi, więc super. No i tak jak mówię, on tutaj ma takie, widzicie? Takie jakby, o. Takie jakby przecięcia, no nie wiem, jakby był poszarpany, pocięty, pozaciągany, ale właśnie to właśnie jest ten urok tego sweterka. Także za chwilę powskakuje w nie. Jak na razie wszystkie są spoko. Zobaczymy, jak ten brązowy, czy nie będzie za bardzo przy szyi. Nie przejmujcie się, to po prostu te światełka naokoło lustra mi spadły. No i mamy sweterek ostatni. Brałam go w rozmiarze L, czyli jak brałam L-kę, to znaczy, że on musiał wyglądać na krótki. Sprawdźmy to. Kolor jest po prostu kozak. Kolor jest przepiękny. Materiał najmilszy. To jest najmilszy ze sweterków. Kolor po prostu
Kolor mnie urzekł nieziemsko, jest przepiękny, jest niebieściutki i tutaj właśnie przy dekolcie, przy szyi ma wszyte perełki. Bardzo proszę, tak to wygląda, tylko tutaj, nie jest naokoło, tylko tutaj z przodu. Rozmiar L, cieszę się, że wzięłam L. Widząc L-kę mogłabym nawet się pokusić po XL-kę, zależało mi, żeby nie był za krótki, aczkolwiek przypominam sobie, że na modelce on też wypadał na krótki. Także może dlatego wzięłam L-kę i ten motyw perełek mamy też na rękawie. Splot jest taki, za chwilę w nie wskoczę wszystkie i zobaczymy. Jest przymiły, jest tak milusiński. No kolor mi się bardzo podoba. Myślę, że ten kolor jest świetny chyba do każdego koloru włosów, typu cery, skóry, koloru i tak dalej. Coś takiego i on jest najkrótszy ze sweterków. Także tak by się prezentowały wszystkie. Pokażę Wam teraz trzy rzeczy, które zamówiła Oliwia. To był ostatni, także to moje rzeczy. Teraz pokażę Wam rzeczy, jakie wybrała sobie Oliwka. Oliwka wybrała sobie podkoszulkę, rozmiar S. Brała S-kę, dlatego że z tego co pamiętam, to ta koszulka ma być oversize'owa taka trochę. Tak, no i wypada. Czyli size S i wybrała sobie taką, bardzo fajny, podoba mi się kolor. Kolor tego tutaj na druku, taka oversize'owa, myślę, że nawet właśnie tak od jeansów do adidasów, naprawdę super i nawet z tym sweterkiem dzisiaj bym mi, powiem Wam, pasowała, patrzcie, ten róż tutaj i ten taki niebieski fiolet, nie wiem, także taka podkoszulka oversize'owa, rozmiar S i to już jest. Oliwia brała sobie normalnie nie z młodzieżowego, tylko z damskiej sekcji, także damska sekcja, rozmiar S. Fajny kolor tego na druku, taki rażący. Do tego wybrała sobie spodnie. I kwestia, zauważyła już wczoraj, kwestia z tymi spodniami jest taka, że wydawało jej się, że zamówiła sobie je czarne, a przyszły jej fioletowe. No i teraz kwestia wyjaśnienia. Ja muszę wejść po prostu na maila i to zobaczyć, ale mi się ten fiolet strasznie podoba. Przymierzyła to sobie wczoraj i wygląda w tym po prostu bombastycznie, ale jest to takie, no nie na jesień, nie oszukujmy się, tylko bardziej na wiosnę, lato. Rozmiar S tych spodenek. No i są to takie szalone, fioletowe, na porządnej gumie spodnie, rozmiar S i są to takie bojówki. No one są trochę pognięcione, trzeba je wyprasować po prostu. Nogawki nie są aż tak do kostki, jeżeli ktoś jest bardzo wysoki. Oliwia jest wysoka, ja też jestem wysoka, więc one na mnie będą takie, że będzie trzeba je tak przy łydce sobie podwinąć, ale mają tu ściągacz, więc to nam to ułatwi. Tutaj mamy, o, kieszeń. Wyglądała w tym bombastycznie. Bardzo zgrabnie na niej wyglądają. Mają kieszenie tutaj i mają kieszenie tutaj i są to takie bojówki. Nie mają kieszeni na tyłku. No genialny kolor. Nie wiem, jak ja bym w tym wyglądała. Wydaje mi się, że odważyłabym się w tym wyjść właśnie na przykład do tych moich butów, ale wiosna, lato. No wiadomo, że nie jest to odzież i nie jest to kolor odpowiedni na jesień, ale jakość, powiem Wam, że jestem w szoku, naprawdę, jeżeli w nie wejdę, bo tak jak mówię, to jest S-ka, jeżeli bym w nie weszła, M-ka mogłaby być na mnie chyba duża, jeśli w nie wejdę, to myślę, że sobie je wypożyczę, bo Oliwia mówi, że wolałaby jednak czarne, aczkolwiek widziałam, że jej się to podobało, no tylko tak jak mówię, to jest coś fajnego na wiosna, lato, na wakacje, gdzieś jak się pojedzie, to myślę, że spokojnie można w to wskoczyć, nie w taką szarówę, jak jest u nas, więc to jest druga rzecz, jaką Oli wybrała. Trzecia rzecz i tą rzeczą jest Oliwia trochę rozczarowana, to już Wam od razu mówię szczerze. Rozmiar M wybrała, teraz widzę, że może i mogła wziąć sobie S. O co chodzi? Jest to bluza. Bluza, ale dlaczego Oliwia jest? Bluza jest spoko, typowy taki chiński właśnie materiał i właśnie o to jej chodziło, że myślała, że ten materiał będzie taki porządniejszy, taki bardziej bluzowy. Także to jest tylko jedyny minus, jaki mogę Wam powiedzieć. Ma ona taką podszewkę, jest dość cienka, nie wiem, czy to widać będzie, ale no troszeczkę ona prześwituje nawet, także to jest taki... No taka jakość, wiecie, o co mi chodzi, no taka chińska jakość bluzy, chociaż wiem, że ja jak zamawiałam od nich niektóre bluzy, to naprawdę były porządne. To jest taka leciutka bluza, materiał ma taki jak w Primarku ma się piżamy.
co Wam nawet mogę powiedzieć. Więc fajne na wiosnę, lato, na pewno nie na jesień, ani nie na zimę. Tutaj ma co? Kangura? Tak, kangur, kieszeń kangur. Wybrała sobie tą opcję, czyli taka siwa. Do tych dżinsów też fajnie by mi dzisiaj pasowała i do adidasków, jest z kapturem i jest tu wiązana. Także taka bluza rozmiar M. Tutaj była chyba na nią trochę przyszerokawa, bo ona tutaj się nic nie zwęża, więc dlatego może mogła SK, ale wtedy miałaby za krótki rękaw. Także to są trzy rzeczy Oliwii. No i co? I teraz przejdźmy, tadam, do mierzymy.